Z zespołem z Częstochowy KTS Nasiar Kopol-Tarnobrzeg spotka się w półfinałach drużynowych Mistrzostw Polski. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w czwartek 29 kwietnia w Tarnobrzegu, rewanż zaś zaplanowano na sobotę 1 maja w Częstochowie. Do fazy play-off tarnobrzeski zespół przystąpi z pozycji lidera, z kolei drużyna z Częstochowy zakończyła rundę na czwartym miejscu. W rundzie zasadniczej tarnobrzeski zespół dwukrotnie pokonał rywalki z Częstochowy, najpierw we własnej hali 3-1, w rewanżu zaś 3-0. Liderką drużyny z Częstochowy jest Ukrainka Tatiana Bilenko, która w rundzie zasadniczej przegrała tylko 3 razy, dwukrotnie z Elizabetą Samarą i raz z Wiktorią Pawłowicz. Szanujemy Częstochowę, wiemy, kto to jest Tania Bilenko, nie będzie nam łatwo, ale w każdym razie zwycięstwa tej pary spotka się ze zwycięstwą pary Sochacze Wrocław. Zespół 29-krotnych mistrzyń Polski w finale tych rozgrywek wygrywa seryjnie. Jedynie w 2006 roku triumfował zespół z Nadarzyna. W ostatnich latach po srebro sięgały kluby z Wrocławia, Lidzbarka Warmińskiego, Częstochowy, Sochaczewa i Nadarzyna.